Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rekko Horst i witam was w kolejnym, już trzecim odcinku z Jurassic World Evolution. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będziemy się starać w tym momencie uzyskać 5 gwiazdek w naszym parku. Nie wiem, czy mi to się uda, ponieważ to jest naprawdę bardzo trudne zadanie. A więc już, żeby nie przedłużać, po prostu zaczynamy tutaj budowę jakichkolwiek sklepów, dzięki którym właśnie mam nadzieję, że uda nam się zdobyć tę właśnie piątą gwiazdkę. Mam nadzieję, że będzie to łatwe, aczkolwiek tego nie wiem, czy uda nam się to osiągnąć. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy na samym początku już tutaj się dość ostro zacząć za robotę, z tego względu, że musimy tutaj za chwilę postawić kilka budynków, dzięki którym ten poziom gwiazdek nam powinien wzrosnąć. Spróbujemy tą metodą, może się nam uda. Może się nam uda to osiągnąć bardzo szybko, albo i nie osiągniemy tego wcale, tak też może być. Więc mamy na razie 4,2 gwiazdki. Kiedy ten poziom gwiazdek nam wzrośnie, tego nie wiem, być może w momencie, kiedy osiągniemy znacznie większą liczbę dinozaurów, albo i też osiągniemy dużo większą tutaj dużo więcej modyfikacji genetycznych będziemy wprowadzali dla naszych dinozaurów. Dobra, tutaj mamy strutę minusów, w tym momencie wypuścimy. Po wypuszczeniu ich myślę, że weźmiemy sobie jakiegoś nowego dinozaura, zmodyfikujemy. Ale póki co mamy tutaj zadanie, którego musimy się w tym momencie trzymać, czyli w tym momencie wykonujemy zadania związane z nauką. Dobrze, musimy zrobić zdjęcie, które będzie warte przynajmniej 5000 dolarów, a więc bierzemy naszego rangera. No i myślę, że udamy się do celu to zaburzusów. Dzięki temu gatunkowi myślę, że uda nam się naprawdę bardzo szybko zdobyć właśnie taką liczbę pieniędzy za wykonanie zdjęcia. Dobrze, gdzie tutaj jest? Dobra, jest pierwszy ceratozaur, także myślę, że zrobiłem mu to zdjęcie od tyłu, no i powinno być 5000, jest nawet i prawie 10000. Także to zadanie zostało wykonane bardzo sprawnie, no i dodatkowo zrobiliśmy jeszcze 100000. Dobra, ile nam tutaj brakuje, żeby ukończyć? Krychtozaurus, ja tutaj mam właśnie w planach dotrzeć do samego końca. My tutaj jeszcze zdobywamy DNA Ceratozaurusa, Triceratopsa, Endodontozaura, Strutominusa, Dracorexa, no i jeszcze tutaj mamy jeden gatunek, jaki mianowicie jest, o właśnie, tego jeszcze dinozaura tutaj nie mamy, ale mam nadzieję, że wkrótce po niego wyślemy. Sinoceratops, tak, jeszcze w 100% jego DNA bodajże nie mamy. Mamy Ceratosaurusa w 100%. Dobra, czyli musimy się tutaj skusić na Strutominusa, Dracorexa, Triceratopsa i Sinoceratops. Naprawdę bardzo fajny dinozaur. No i jak widzicie, jego rangę trochę podnieśliśmy. Może teraz sobie podniesiemy, żeby było fajniej, taką rangę właśnie Triceratopsa. Czyli go musimy, że tak powiem, sobie zmodyfikować genetycznie. Możemy użyć do tego na przykład nowego jakiegoś skinu, dzięki czemu jego skóra będzie całkiem inaczej wyglądała. No i możemy tutaj użyć sobie kolejnej modyfikacji związana z atakiem. Jeszcze mamy kolejną tu modyfikację związaną z obroną. Także myślę, że zostaniemy bardziej
przy... Chyba zostaniemy bardziej przy tym, tak? Dobra, czyli zostaniemy bardziej przy tym. No dobra, myślę, że to będzie lepsze. Tak, tutaj nam nic to nie podniesie, podniosło nam ewentualnie obronę w tym momencie. Ale jeszcze się z Triceratopsem wstrzymamy do momentu, aż osiągniemy właśnie tutaj poziom 100%, czyli w pierwszej kolejności musimy się zająć Triceratopsem. Czyli takiego Triceratopsa teraz będziemy sobie wydobywać, ponieważ o właśnie, Ceratozaurusa już mamy skompletowanego. Z tym już nic nie zrobimy. Tu mamy problem z zasilaniem. Dobra, czyli bierzemy Rangera, niech będzie to zasilanie jak najszybciej załączyć. A my tutaj szukamy teraz drugiego zadania. Kolejnego zadania. Jak widzicie, mamy odblokowane centrum ochrony, także myślę, że możemy teraz sobie tutaj też porobić w międzyczasie badania związane z modyfikacją genetyczną dinozaurów. Ekspedycja została wysłana, a ja tutaj o właśnie, sobie szukam kolejnego zadania z dziedziny nauki, no i mamy 10 minut wytrzymanie bez jakiejś awarii prądu. Czyli ten czas już jest tak naprawdę odliczany, jest odliczany, a ja postawię sobie w tym momencie nowy budynek dla ochrony, tak? Dobrze, może mogę sobie postawić gdzieś właśnie gdzie? Myślę, że go postawimy sobie w tym miejscu. Nie będzie on nikomu przeszkadzał. 751 tysięcy koszt budowy takiego budynku. No i dobrze, udało nam się go połączyć. Także czekamy, aż zostanie on wybudowany i automatycznie nam poziom gwiazdek, czy też nasza ranga powinna wskoczyć. Aczkolwiek nie jestem do tego do końca przekonany. Ale tak może nam się właśnie tutaj wydarzyć. Co więcej, no czekamy, aż tutaj nam zakończy się budowa, zakończy nam się wyprawa na naszej ekspedycji. No i myślę, że zajmiemy się zdobyciem DNA nowego dinozaura. Tym razem wyślemy ekspedycję w takim właśnie kierunku. A więc zobaczymy, jak to nasza ekspedycja w tym momencie trwa. Widzę, że powróciła, a my teraz tutaj się wybierzemy po nowego dinozaura, ponieważ jeszcze w naszych tutaj progach go nie mamy. Więc takiego dinozaura możemy sobie śmiało teraz tutaj wysłać właśnie. Możemy wysłać ekspedycję po materiał genetyczny, a ja myślę, że dla fajnej sprawy myślę, że możemy takiego Triceratopsa, ale to za chwilę. Będziemy mogli takiego Triceratopsa sobie zainkubować, o tak, ponieważ my to będziemy inkubować. Dobra, czyli mamy tutaj jeszcze jedną modyfikację do zrobienia. Genom rekina. Ekspedycja, jak tu wygląda? Ekspedycja trwa, czyli pozostały jeszcze 2 minuty ekspedycji. Nie, na razie nie chcę tego zadania. Bardziej mnie interesują teraz zadania zielone, ponieważ chcę odblokować Krichtozaurusa. A więc zobaczymy, czy mamy już taką możliwość, żeby takie zadanie sobie, o właśnie, kolejne wybrać z nauki, więc wybieramy. No i musimy zdobyć upgrade, tak? Dobra, czyli musimy ulepszyć centrum z kośćmi w coś w ten sposób. Okej. No i chyba zadanie zostało wykonane. Tak mi się wydaje. I dzięki temu automatycznie też powinno nam się odblokować Histozaurus. Tak, mamy nowego dinozaura, także za chwilę ten dinozaur na pewno tutaj zostanie wpuszczony
do naszego parku. Dobra, czyli tak. Czyli patrzymy, zaglądamy tutaj, jak nasza ekspedycja w tym momencie. Jeszcze chwilę. A my musimy tutaj Hichtozaurusa sobie w tym momencie odblokować. To jest dinozaur z wersji Deluxe, jeśli o to chodzi. Także my takiego dinozaura teraz sobie tutaj za chwilę odblokujemy w momencie, kiedy zostanie, że tak powiem, zakończone badanie nad nową modyfikacją genetyczną dinozaura. A ja w tym momencie właśnie tutaj sobie zdobywam nowe materiały genetyczne. Dobra, cofiemy się tu. Tu mamy niecałą minutę na wykonanie tego. Także za chwilę sobie to tutaj zaznaczymy, za chwilę sobie to tutaj zrobimy. Czyli mamy tutaj teraz w tym momencie, to mamy, tak, Hystrozaurus miał to być z wersji Deluxe i takiego dinozaura teraz w tym momencie sobie odblokowujemy, dzięki czemu będziemy mieli możliwość gdzieś tutaj na mapie po prostu odnalezienie jego materiału genetycznego. W ten sposób to wygląda. Dobra, czyli pozostało jeszcze 5 minut. 5 minut, by tutaj jakoś to rozegrać, żeby jakoś to zadanie zakończyć. A ja w tym momencie tutaj sobie myślę, że mogę dodać jakieś tutaj nowe funkcje. Okej, o co tu chodzi? Atrakcją finanse. Ja też wiedział, o co tutaj do końca chodzi. Dobra, aha, słuchajcie, teraz w tym momencie widzę, które zarabiają, które są stratne. Okej. Czyli funy. Nie, no to trzeba coś sobie zaznaczyć. Zaznaczymy sobie to w tym momencie tak jak teraz, ale ten chyba sklep jest stratny, tak mi się wydaje. Więc właściwie on wychodzi na zero. Myślę, że tu możemy sobie więcej ludzi zatrudnić, śmiało podnieść ceny. Tak mi się wydaje, że sobie tak zrobimy. No i co więcej, myślę, że możemy tutaj, właśnie sobie zmienić. Ale to nikt się chyba tym nie interesuje, także nie wiem, jak to wygląda. Najważniejsze, że moja ekspedycja kolejna wróciła, więc od razu wysyłam kolejną ekspedycję, dzięki czemu właśnie już mam 37% genomu. No i teraz skanujemy dalej, żeby uzyskać jak najwięcej właśnie procent związanym z odzyskiwaniem DNA dinozaurów. Mam nadzieję, że uda nam się chociaż 50% uzyskać, zanim tego Hyksosaurusa gdzieś na mapie tutaj otrzymiemy. Jak widzicie, na razie utrzymujemy poziom 4,2 gwiazdki, czyli dla mnie to jest na tą chwilę bardzo zadowalający wynik. Aczkolwiek jak długo nam się uda go utrzymać, tego nie wiem. No i co najważniejsze, też cały czas mamy jakąś taką fajną kwotę z tego wszystkiego, ponieważ nadal utrzymujemy tutaj bardzo wysoki zysk z naszego parku, co jest bardzo ważnym tutaj elementem w rozwoju całej rozgrywki. No bo przecież, ponieważ musimy ten rozwój w naszym parku utrzymać na wysokim poziomie, dzięki czemu uda nam się, tak powiem, zarobić duże pieniądze, a które są nam też potrzebne oczywiście jak najbardziej do tutaj całego rozwoju
całego rozwoju, znaczy całego rozwoju parku. W końcu bez pieniędzy to nie jesteśmy nic w stanie tutaj wybudować. Ja będę się starał tutaj wybudować kolejne elementy. Będę teraz jechał z kolejną zagrodą. Kolejną zagrodą dla roślinożernych, że tak powiem. No więc taką zagrodą sobie może zaczniemy od wylęgarni. Mamy Hichtozaurusa, mamy też nowe miejsce do ekspedycji, gdzie właśnie taki Hichtozaurus się znajduje. Dobrze, czyli ja tu jeszcze jedną ekspedycję wysyłam po tą rodzinę tutaj z... to jest rodzina bardziej z ankylozaurem, tak mi się wydaje. Także my tu chyba te 50% w tym momencie osiągniemy. Także jeszcze taką jedną ekspedycję wyślemy. No i teraz sobie budujemy wylęgarnię. Ponieważ ja nie chcę się teraz jakoś specjalnie bawić w przewożenie wszystkich dinozaurów w nowe miejsce. Ponieważ, no można, ale to jest naprawdę bardzo długi proces. No i trzeba temu trochę poświęcić czasu, ale jak wiecie, no na tą chwilę mnie stać, żebym mógł coś takiego zrobić, więc jak najbardziej coś takiego jestem w stanie wykonać bez najmniejszego zawahania. A ja teraz tutaj w tym momencie jadę z ogrodzeniem. Nie wiem jak daleko z nim wyjadę, ale na pewno do takiego stopnia, że... o właśnie. Dość daleko. Nie wiem jakie to są duże dinozaury, ale na pewno są bardzo duże. Dobrze, musimy robić jakieś okno widokowe. Mamy tutaj plenum w tym momencie odblokowany nowego dinozaura. Także ja w tym momencie jestem już bardzo zadowolony. Budynek przeciwsztormowy możemy sobie jak najbardziej postawić. Jest to wręcz przeciwnie wskazane. No i tutaj galerię widokową, która też będzie nam tutaj potrzebna, o właśnie, dla naszych gości, którzy będą mogli podziwiać nasze właśnie dinozaury. Dobrze, więc jedziemy dalej idziemy z budową, ponieważ musimy postawić tutaj dużo bardziej zaawansowany obszar, dzięki któremu właśnie nasze dinozaury będą sobie żyły jak na wolnym wybiegu. No i myślę, że tutaj na tym sobie tak właśnie zakończymy. Czyli ten obszar jest naprawdę bardzo duży, on też jest naprawdę bardzo bogaty w drzewa, właściwie 99,9 to są same drzewa w tym miejscu. A więc ja takie drzewa teraz usunę, tylko pierw sobie wyślę ekspedycję po nowego dinozaura Hichtozaurusa, niech oni już tutaj ten materiał genetyczny nam przywożą. Tutaj mamy wszystko już, git malina. No i co więcej, musimy sobie wysłać ekipę naprawczą, żeby naprawić tutaj karmik dla roślinożernych. Łączymy tutaj naszą wylęgarnię z główną drogą. Taras widokowy, czy też galerię widokową również. No i usuwamy drzewa, które w tym momencie są naprawdę bardzo dużym tutaj dla mnie kłopotem w tej zagrodzie, o tak to powiem. Dobra, czyli tak to wygląda. My te drzewa możemy sobie śmiało usunąć tutaj wszystkie, ponieważ za chwilę sobie tak czy inaczej je na nowo dodamy, ale zanim je dodamy, w pierwszej kolejności dodamy sobie jakąś tutaj kawałek wody, żeby nasze dinozaury po prostu miały gdzie się swobodnie napić. Dobra, czyli my tutaj sobie postawimy dwa karmiki, postawimy sobie jeszcze gdzieś bramę wjazdową, która jest naprawdę bardzo potrzebnym tutaj elementem.
Dobra, jest miejsce, gdzie taką bramę można postawić, także jest całkiem świetnie. No i co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko umieścić bardzo dużą ilość traw, dzięki czemu nasz dinozaury będą bardziej zadowolone z wybiegu. Im więcej takiej trawy teraz robimy, tym lepiej. No i myślę, że możemy tutaj sobie jakieś takie mniejsze miejsca gdzieś przy granicy z drzewami postawić. No i to też jest taki chyba bardzo zadowalający efekt, ponieważ ja chyba w te drzewa mogę tutaj sobie wejść. Tak, myślę, że będę w stanie sobie między tymi drzewami gdzieś tam podróżować. No i tak to by wyglądało. A więc tutaj sobie jeszcze kilka takich drzew dodamy, jeszcze gdzieś tutaj. Okej, świetnie. Dobra, czyli myślę, że... tak, no mogę się skusić na to zadanie, chyba tylko z tego względu, żeby zarobić jakieś dodatkowe pieniądze. Ale tak naprawdę już mi to jest na tą chwilę niepotrzebne, ponieważ wszystko już mam odblokowane. Mam wszystko już odblokowane w tutaj w grze. Ale możemy się śmiało zająć tutaj inkubacją nowego dinozaura. Ale zanim jednego zainkubujemy, wybierzemy mu jakąś nową skórę. Dodamy mu też nową obronę. Myślę, że możemy śmiało mu dodać... o, właśnie taki efekt. Dobra, czyli... możemy teraz takiego dinozaura sobie śmiało zainkubować. No i oczywiście zwiększamy jeszcze tutaj wydajność naszej wylęgarni. Jak i też... dobra. Ten dinozaur chyba się w to nie zaliczał, ale następny już będzie się zaliczał w te nowe modyfikacje wylęgarni, tak jest. Dobra, połączymy sobie jeszcze całą sieć elektryczną z resztą tutaj sieci. O, czyli po prostu podzielimy się całym napięciem z resztą tutaj właśnie elektrowni. Czyli to już też trochę tam inaczej nam będzie wyglądało. Dobra, czyli pierwsza inkubacja się nie udała. Nie udała się ta z tych drugich. Ale my chyba tutaj mamy triceratopsa gotowego do wyjścia, czy też nie? Nie mamy. Ale za chwilę sobie coś z tym zrobimy. O, właśnie, zainkubujemy sobie nowego triceratopsa, który został tak naprawdę przed chwilą przeze mnie zmodyfikowany. No i mam nadzieję, że uda nam się inkubacja w 100%. A my tutaj wracamy do tego naszego nowego dinozaura, który właściwie już jest gotowy opuścić nasz inkubator. Tak, to jest inkubator. Czyli mamy tutaj dinozaura, że tak powiem, nieco podobnego z rodziny ankylozaurów czy do stegozaurów. Tym bardziej jest do stegozaurusa podobny niż do samego ankylozaura. Tak, jak mówiłem, rodzina stegozaurusów to jest bardzo fajnie wygląda z tą pomarańczową skórą. Jak powiedziałem, on już został wcześniej zmodyfikowany. A my tutaj mamy kolejne materiały genetyczne ichtozaurusa, które właśnie teraz będziemy skanować. O, właśnie jakiś dinozaur mój padł, z tego wynika. Może tutaj drugiego z rodziny stegozaurusów wypuścić na wolność. Identyczny jak jego poprzednik, czy też jak jego poprzedniczka, ponieważ no, wszystkie dinozaury, które właśnie tutaj się znajdowały, to nie inne dinozaury jak dinozaury płci żeńskiej.
Dobra, słuchajcie, Ceratosaurus 1 zginął, ale z jakiego to powodu, tego nikt nie wie. Najprawdopodobniej była to jego starość. Jego starość. Dobra, to jest Triceratops, nie, dobra, musimy usunąć to martwe ciało. Żeby ono nam to po prostu nie zalegało, ponieważ z tego co widzę, popularność naszego parku nam spadła ze względu na to, że tutaj leży martwy dinozaur, a ja w tym momencie wypuszczam zmodyfikowanego Triceratopsa, który właśnie wychodzi na wybieg. No dobrze, czyli nasza popularność tutaj wzrosła z powrotem do 4,2 gwiazdki, ale jeszcze nie zostało tutaj zabrane właśnie to martwe zwierzę. Mam nadzieję, że za chwilę zostanie zabrane, no i dzięki temu właśnie nasza popularność w parku zrośnie z powrotem do tych 4,3 gwiazdki. No dobra, mamy tutaj materiał genetyczny Ichthyosaurusa w 40%, także za chwilę powinno nastąpić taka mała rewolucja. Powinno się wydarzyć coś naprawdę niesamowitego. Dobra, ja tutaj jeszcze postaram się zmodyfikować Ceratosaurusa, ponieważ jestem w stanie go jeszcze zmodyfikować, więc go modyfikujemy. Ranga 140, mam nadzieję, że się mu podniesiemy. Nie, na razie nie jesteśmy w stanie podnieść. Lecimy dalej, też nie, nie jesteśmy w stanie podnieść. Ale mamy jeszcze tutaj nową opcję ataku, także myślę, że teraz, o właśnie, o 7. Dobra, czy uda nam się jeszcze podnieść o 7. Mamy sabotaż, nie mamy prądu. Czyli musimy wziąć sobie jak najszybciej tutaj ekipę Rangera. Właśnie, bierzemy sobie tutaj Rangera. No i wysyłamy naprawić elektrownię. Najprawdopodobniej to będą 2-3 elektrownie, które się tutaj znajdują, ale na pewno są to bynajmniej 2 elektrownie. Tutaj zginął Triceratops mój. Co było powodem? Starość. Najwidzicie, naprawdę bardzo duża liczba dinozaurów właśnie umiera ze względu na starość. Także za chwilę no, będzie ciężko uniknąć tutaj tego dużego spadku właśnie gwiazdek, ale póki co myślę, że damy sobie radę, ponieważ wzrosło z powrotem do 4,2. No, ciężko będzie, naprawdę będzie bardzo ciężko, żeby ten wynik poprawić. A ja w tym momencie tutaj będę inkubował Ceratosaurusa. Będę inkubował jeszcze jednego Triceratopsa, ponieważ no, w nich nadzieja po prostu, żeby zwiększyć popularność mojego tutaj parku. Słuchajcie, całkiem dobry wynik, 56% genomu, także my tutaj jeszcze dalej próbujemy zdobyć ten genom. Możemy jakiegoś jeszcze dinozaura sobie wypuścić na zewnątrz, ale czy jest sens? Musimy zobaczyć, jak tutaj wygląda populacja. No, możemy jakiegoś sobie dinozaura jeszcze tutaj wypuścić śmiało. Może to być jak najbardziej dinozaur z Sinoceratops. Może być jak najbardziej on. Dobrze, znajdziemy sobie może jakiś fajny tutaj jeszcze, może coś fajnie uda nam się zwiększyć, nie uda nam się.
ale możemy sobie takiego Sinoceratopsa wypuścić, nawet i dwa możemy sobie wypuścić, dzięki czemu może ta popularność nam z powrotem wzrośnie, bo na razie to ono tak się waha między 4.1 a 4.2, także to będzie bardzo trudne zadanie. A ja zobaczę, jak tutaj w tym momencie wygląda skanowanie materiału genetycznego, 68-69%, czyli całkiem świetny wynik, czyli mogę udać się do... o właśnie, możemy Triceratopsa jednego wypuścić, także go wypuszczamy w tym momencie. Czekamy za Ceratosaurusem, no i tutaj możemy sobie w tym momencie wypuścić nowego dinozaura Hichtosaurusa, ale zanim jednak to zrobimy, tradycyjnie zmodyfikujemy sobie jego tutaj materiał genetyczny. Dobra, świetnie. O, jeszcze dodamy sobie obronę kolejną. No i dobra, sobie zostawimy w ten sposób, czyli myślę, że możemy sobie dwa takie dinozaury w tym momencie zainkubować. Mamy 4-3 w tym momencie. Zobaczymy, jak tutaj wygląda proces inkubacji. No, 58%. Dobra, przywieziono kolejne właśnie materiały do skanowania. Także ja tutaj bez wahania wysyłam kolejny samolot. Jak tu wygląda sytuacja z Ceratosaurusem? 81%. Także taki Ceratosaurus za chwilę nam tutaj będzie gotowy do inkubacji. My sobie tu możemy śmiało teraz zwiększyć na przykład szybkość, celność strzelania, jak i też możemy sobie zwiększyć dodatkowe zadanie dla naszego śmigłowca. Dobra, ja startuję śmigłowcem, no i udaję się w miejsce, gdzie właśnie za chwilę będę mógł zobaczyć, jak będzie wychodził Ceratosaurus. Także ustawiamy się, możemy nawet dość nisko sobie lecieć. I takiego Ceratosaurusa w tym momencie wypuszczam jak najszybciej. Przychodzę jako pilot śmigłowca, ustawiam się już do strzału. No i takiego Ceratosaurusa już usypiamy, żeby on mi tutaj nie zaatakował żadnego innego dinozaura. Także on już jest śpiący, on już jest gotowy do zabrania, także nic innego jak teraz... jak nic innego, żeby go teraz zabrać i go po prostu stąd przewieźć do jego nowego wybiegu. Słuchajcie, myślę, że jest to taki moment, gdzie właśnie możemy sobie postawić kilka nowych budynków, mianowicie może to być hotel postawiony, ponieważ taki hotel możemy sobie tutaj gdzieś za chwilę postawić. Dobra, taki hotel teraz jest w trakcie budowy, doprowadzimy sobie do tego hotelu oczywiście drogę. Dobra, droga. Doprowadzamy sobie transformator gdzieś w takim miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzało. Okej, świetnie. No i myślę, że możemy sobie budować tutaj inne budynki, które są też kluczowymi budynkami, kluczową potrzebą do rozwoju całego parku. Dobra, musimy gdzieś taki schron sobie umieścić. Dobrze by było gdzieś go tutaj blisko umieścić, ale czy się powiedzie? O, gdzieś tutaj widzę, jest miejsce. Tak, dobra, schron taki możemy sobie postawić, jeden. Schron możemy sobie postawić taki drogi, ale o, właśnie w tym miejscu. No i jeszcze musimy z tym pierwszym się połączyć drogą. Dobra, czyli nasza popularność wzrosła do 4,3 gwiazdki. Mamy kolejny materiał genetyczny do skanowania, więc tradycyjnie zabieramy się za skanowanie go. Okej, mamy już 4,7. Bardzo fajnie nam to szybko wzrosło.
Mam nadzieję, że z następnymi budynkami właśnie ta popularność nam skoczy do takiego poziomu, że uda nam się to dość fajnie cały park szybko rozwinąć. A więc jedziemy teraz tutaj z drogą jak najbliżej naszej tej granicy, gdzie możemy park budować. Ponieważ ja z tej granicy jestem bardzo niezadowolony. No nie podoba mi się, to jest naprawdę wielki minus. Wielki minus całej tutaj właśnie gry. No ja chyba za chwilę powinienem mieć możliwość wypuszczenia kolejnych dinozaurów. Tak bynajmniej mi się wydaje, że to już jest taki moment, gdzie to mogę zrobić. Także ja tutaj, jeśli mam taką możliwość, automatycznie od razu już biegnę i wysyłam właśnie Sinoceratopsa, jak i też jeszcze jednego. No i tutaj mamy oczywiście nowego dinozaura, którego musimy wypuścić. Hichtozaurosa, także my go sobie teraz tutaj zagościmy w naszym parku. O właśnie, to jest Ichtozaurus, który jest bardziej z rodziny ankylozaurów, ponieważ jest bardzo do nich podobny. Dobrze, mamy 4,9 gwiazdki, czyli nam 5 gwiazdek jest. Udało się 5 gwiazdek zdobyć i to był właśnie nasz dzisiejszy cel, aby właśnie zdobyć 5 gwiazdek na wyspie Matenseros, dzięki czemu odblokowaliśmy też jedną rzecz, która będzie nam przydatna w późniejszych rozgrywkach. No i myślę, że chyba udało nam się już tutaj osiągnąć wszystko. Udało nam się osiągnąć to już wszystko na takim poziomie, że mamy po prostu całą wyspę jak najbardziej odblokowaną. A więc czekamy na taką finałową chwilę, zanim jednak ruszymy dalej. Ja tu oczywiście jeszcze się zajmuję ekspedycjami, zajmuję się badaniami. Zobaczymy, ile mamy procent, 87. To już myślę, że możemy sobie na spokojnie takie badania dokończyć na innych wyspach. Ale póki co, no jak widzicie, nasza popularność wzrosła właśnie do 5 gwiazdek. Dzięki czemu no, udało nam się odblokować praktycznie Isla Muerta, Isla Nubla i też inne tutaj właśnie elementy, które są w naszej grze. Aktualnie 2099 gości na tej wyspie. Także wynik jest naprawdę bardzo zadowalający. No i co więcej, no myślę, że możemy tutaj sobie odblokować coś, tak jakiś budynek na pewno mamy odblokowany. Teraz nie pamiętam co, ale coś na pewno ja tutaj mam już odblokowane. O właśnie, Isla Muerta. Przepraszam, na Isla Muerta musimy zdobyć 5 gwiazdek, żeby odblokować kolejną ekspedycję. Właśnie, ale myślę, że to sobie wszystko ogarniemy. Ale co najważniejsze, na Isla Matenseros udało mi się zdobyć już 5 gwiazdek. Także ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. No i oczywiście zapraszam Was na przygodę na Isla Muerta, także do zobaczenia.